Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Alboż to my potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego. Nie na tablicach serc kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś samych siebie i tylko siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli wtedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwała miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A tak jest, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierzadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, chwałę w chwałę, jak to sprawia Pan przez swojego ducha. Ten trzeci rozdział, kochani, rozpoczyna się od apostołów. To on, ich Pan Jezus Chrystus posłał, aby oni zakładali fundament Kościoła. Jest to bardzo ważne, dlatego że my jedynie budujemy na tym fundamencie. A więc fundamentu nikt nie może założyć, bo on już jest założony przez apostołów. Niestety to jest poważny problem, ponieważ w dzisiejszych czasach ludzie nie uznają apostolskiej nauki, ani też apostolskiej doktryny wiary, tylko próbują swoją własną naukę ustanowić. I to jest poważny problem. Bo jak mamy wierzyć? Kto ma temu, tym rozporządzać? Co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe? Oczywiście apostołowie. My dzisiaj nie mamy ich w postaci osób żywych, tak? Że przyszliby tutaj do nas i by powiedzieli nam, jak co mamy robić. Ale oni zostawili nam Pisma Święte. To Chrystus dał im te słowa przez Ducha swego Świętego. Oni to zapisali, te listy apostolskie, i my je dzisiaj mamy w postaci nauki apostolskiej. Właściwie wszystko, co napisane jest w Nowym Testamencie, to jest dzieło apostołów. Cztery Ewangelie, dzieło apostołów. Marek pracował z Piotrem, Łukasz z Pawłem apostołem. Wszystko, co właściwie mamy, pochodzi od apostołów. Mamy dzieje apostolskie, jest to mowa o tym, w jaki sposób Kościół był zakładany, w jaki sposób zbawienie przeszło do Żydów, przyszło, w jaki sposób przyszło do pogan. I to jest bardzo ważne, dlatego że ta historia pokazuje nam, w jaki sposób były zakładane fundamenty Kościoła. Ale dzisiaj ta nauka, którą my wyznajemy, jest nauką fundamentalną, czyli apostolską, i dlatego ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, trwali w nauce apostolskiej. Czy my dzisiaj musimy polecać apostołów? No nie, my nie musimy ich polecać. Dlaczego? Bo to oni zakładali Kościół. To tak jakby, proszę Państwa, nie pies merdał ogonem, tylko ogon chciał merdać psem. Tak samo dzisiejsze czasy są dokładnie takie. Zamiast słuchać apostołów, to chcą ludzie, aby apostołowie słuchali nas. To jest oczywiste, błędne. Pan powiedział, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Apostoł Jan nawet napisze, że kto jest z Boga, słucha nas, a kto nie jest z Boga, nas nie słucha. Więc jeśli ktoś nie słucha nauki apostolskiej, sam nie jest uznany.
Nie uznajmy takiego człowieka za dziecko Boże, jeśli on nie wierzy w naukę apostolską i nie jest jej oczywiście posłuszny. A więc apostoł Paweł i apostołowie nie potrzebowali listów polecających, gdyż za nimi stał Pan. Co Pan, w jaki sposób Pan potwierdzał autentyczność swoich słów? Oczywiście w taki sposób, jak przystało na apostołów. A tu jest napisane tak. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, czyli Boży charakter, znakach, cudach i przejawach mocy. Więc to słowo było potwierdzone przez znaki, cuda, które towarzyszyły zwiastowanej Ewangelii. Nam dzisiaj towarzyszy Biblia. Znaki, cuda nie są nam dzisiaj potrzebne, bo my dzisiaj na tym nie budujemy swojej wiary, tylko budujemy na Słowie Bożym. Jeśli wierzymy tak, jak Pan Jezus nauczał, jak wierzymy tak, jak apostołowie nauczali, to jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus jest w nas. Natomiast z czasem niestety powstały różne nauki, które były sprzeczne z naukami apostolskimi, ponieważ ludzie się szybko zorientowali, że wiarę można wykorzystać do władzy nad ludźmi. I nie tylko władzy, ale też jeśli chodzi o pieniądze. Pamiętam kiedyś historię, taki żart, kiedy dwóch ludzi sprzeczało się, biznesmenów na placu Świętego Piotra. Jeden mówi: zobacz na te wielkie bogactwo. A mówi: no widzę. A wiesz, że zaczynali od stajenki? Więc jest to pewien taki problem, że niestety, ale wiara wielu ludziom kojarzy się z pieniędzmi i władzą. I tak było przez wiele, wiele, wiele lat, aż dopiero Napoleon położył kres tej władzy, ale ta władza w wielu krajach jeszcze przetrwała i się okazało, że bez tej władzy różni politycy bali się nawet palcem w bucie poruszać. No dzisiaj wiemy, że jest teraz całkowity odwrót od religii, jest ataki na wszelkiego rodzaju religię, a szczególnie chrześcijańską. To my to wiemy. Dlatego w dzisiejszych czasach będzie nam bardzo trudno, dlatego że powstały różne kręgi tak zwanych modernistów, którzy by chcieli dostosować naukę chrystusową do oczekiwań człowieka XXI wieku. A jaki to człowiek? Ten człowiek jest nowoczesny? Nie. Ten człowiek z jednej strony ma komórkę, a z drugiej strony ma mózg wielkości ameby. Ale rozum, może mu stonie, ale rozum ma wielkości ameby. Tak? I to jest ten problem dzisiejszych czasów, które my mamy. To nie jest nowoczesność. To jest upadek obyczajów. Ja wiem, że ludzie w Sodomie i Gomorze też twierdzili, że są nowocześni. A jak skończyli? No niezbyt nowocześnie, tylko tak jak Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć i zostali za ten grzech swój i całkowite zepsucie ukarani. Kiedy Bóg za takie grzechy karze? No widzimy, że w Sodomie i Gomorze już właściwie był tylko jeden człowiek, który się trapił w swoim sercu tym, co się dzieje w Sodomie i Gomorze, i Pan Bóg go uratował. To był Lot. Ale poza tym reszta mieszkańców Sodomy i Gomory była całkowicie, innych miast oczywiście okolicznych, była całkowicie zepsuta do cna. I tak samo ten świat, jeśli upadek obyczajów następuje, to nie dajmy się sobie mówić, że to jest nowoczesność, tylko niestety świat zdąża ku sądowi. A kto będzie sądził ten świat? Pismo Święte mówi, że ten, który nadchodzi, bo przecież nawet w modlitwie pańskiej różni religijni ludzie powtarzają: przyjdź królestwo Twoje. Więc wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie i będzie sądził tę ziemię, a potem nawet żywych i umarłych. Więc każdy z ludzi przed Bogiem stanąć musi. Chyba, że skorzysta z aktu łaski, który przyniósł nam Pan Jezus Chrystus przez to, że umarł na krzyżu Golgoty i zgładził tam nasze winy. Co to znaczy? Pismo Święte mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli. To znaczy, że każdy z nas w oczach Bożych jest przestępcą. Adam nie popełnił takich czynów jak my. On tylko wykonał grzech nieposłuszeństwa. Ale pod względem oceny moralnej to my jako ludzie popełnialiśmy znacznie gorsze grzechy niż Adam. A jednak Adam został osądzony i musiał zostać wyrzucony z ogrodu Eden. I co dzisiaj człowiek może zrobić? No skoro Pan Jezus Chrystus przyniósł nam zbawienie w postaci aktu łaski, to ten, który ma być ułaskawiony, musi uznać jedną rzecz najpierw, że jestem zgubionym człowiekiem z powodu moich grzechów. Czyli co? Zasłużyłem na potępienie. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Kochani,
Bo największym grzechem człowieka jest pycha, która wynika z tak zwanej ludzkiej własnej sprawiedliwości. Jak ona brzmi? Nie jestem taki jeszcze zły. Są gorsi ode mnie. Tylko że człowiek, który mówi, że jest nie do końca winny i nie zasłużył na śmierć, to jemu akt łaski jest w ogóle niepotrzebny. Tylko ten, który mówi tak, upadłem, zgrzeszyłem, zasłużyłem na śmierć, ale wiarą chcę przyjąć akt łaski, który przyniósł nam Pan Jezus Chrystus. To znaczy, że zbawienie jest darem łaski Bożej. I który wyjednał nam Pan Jezus przez to, że to On zapłacił, bo On został ukarany, bo grzech został ukarany na krzyżu Golgoty. Mój też. I przez swoje zmartwychwstanie Pan Jezus Chrystus wyjednał nam łaskę usprawiedliwienia. Dziękujemy Bogu za to, że nie tylko zostaliśmy zwolnieni z naszych win, ale jeszcze staliśmy się Bożymi dziećmi, ponieważ ci, którym zostały grzechy odpuszczone, otrzymali Ducha Świętego i stali się Bożymi dziećmi. Niesamowita rzecz. Stać się Bożym dzieckiem to jest po prostu cud na cudy. Wiecie, ludzie mają bardzo często, kiedy mowa jest o wierze, religiach, innych rzeczach, zawsze własny swój interes, czyli korzyść. Natomiast apostoł Paweł mówi, że oni, apostołowie, mieli nas wpisanych w swoich sercach. To znaczy, że działanie apostołów było bezinteresowne w stosunku do nas. Oni z tego nic nie mieli. Żaden apostoł nie założył żadnej hierarchii kościelnej. Żadnej w tej strukturze kościelnej nie zajął najwyższego stanowiska. A czytamy w Bożym Słowie, że wszystkie zgromadzenia były prowadzone kolegialnie i nie było jakichś naczelnych prezbiterów, biskupów czy też papieża. I to jest bardzo ważne, ponieważ Pan powiedział, nikogo nie nazywajcie nauczycielem, przewodnikiem, ani ojcem, oczywiście w sprawach wiary, na ziemi, bo jeden wasz jest ojciec, ten w niebie, czyli Ojciec Święty jest tylko jeden. Bo tak mielibyśmy parodię, że Ojciec Święty umarł i poszedł do Ojca Świętego i tam mamy Panteon Ojców Świętych. To trochę dziwne, prawda? I sprzeczne z tym, co Pan Jezus mówił. Dalej Pan Jezus mówił, że tytułomania w hierarchii kościelnej nie jest od Boga. Dlaczego? Bo kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie uniżał, będzie wywyższony. I powiedział, wszyscy braćmi, siostrami jesteście. Tak? To jest bardzo ważne. Czyli mamy tutaj relacje w Kościele Bożym, i którego głową jest Pan Jezus Chrystus, a nie człowiek. Mamy relacje siostrzano-braterskie, czyli po prostu jesteśmy rodziną. Chwała Bogu za to. A więc dlatego to, co zrobili apostołowie, było bezinteresowne. Oni mieli wpisane w swoich sercach wszystkich wierzących ludzi. Chcieli założyć Kościół w taki sposób, aby on miał charakter Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Najważniejszy jest charakter. Nie ceremonie, nie obrzędy. To nic nie daje. To tak jak ja bym, wiecie, wjechał rowerem do mojego garażu i chciał wjechać Mercedesem. Czy to możliwe? Czy to zmieni? To nic nie zmieni. Dlaczego? Bo charakter Boży w Kościoła tworzy sam Bóg. I chwała Bogu za to, że tak jest. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ po tym Bożym charakterze poznajemy, czy w nim jesteśmy w ogóle. I po tym duchu, który ten charakter w naszym życiu sprawia. A więc mowa tu jest o tym. Kiedy czytamy Pismo Święte, to widzimy na przykład w nauce apostolskiej, że tam była chwała Chrystusa i dobro Kościoła. Tak jest. Jak czytamy historię różnych kierunków religijnych, to ani nie widzimy chwały Chrystusa, ani nie widzimy też dobra Kościoła. Bo stosy płonęły. Tych wszystkich, którzy szukali prawdy w Bożym Słowie. To znamy to, prawda? Ci, którzy tłumaczyli Pismo Święte na język ludu, aby lud wiedział, w co właściwie powinniśmy wierzyć, ginęli na stosach. Tylko za to, że chcieli dać Pismo Święte ludowi, aby on je czytał i poznawał, czy to, co czytają, jest rzeczywiście prawdą. Położyli za to swoje życie, abyśmy mieli Biblię i mogli ją czytać. Na razie nas nie prześladują z powodu czytania Pisma Świętego, ale ja bym nie był taki pewny, bo jeden pan z wąsikiem to nawet zaczął książki palić. Ja myślę, że te czasy następują i myślę, że w niektórych przypadkach to mam takie wrażenie déjà vu, że się historia powtórzyła. Kto wie, może dojdzie do tego, że i Biblię zaczną palić. Oczywiście, kiedy jechałem ostatnio z Warszawy do Mławy, zauważyłem
wolność. Taki był, wiecie, billboard, na którym było napisane wolność, ale religia była skreślona. No, mamy komunizm. Dlaczego? No bo skoro do wolności nie zalicza się wiary, no to bardzo przepraszam. To gdzie my jesteśmy? Tak? Mamy do czynienia z lucyferycznym systemem tego świata, który nie znosi religii, ale napisz sobie chrześcijańskiej, bo inne religie to pójdź do Paryża, zobacz, jako religia jest tolerowana, do Berlina na przykład, do Londynu. Ja tam byłem, ja widziałem, jak ludzie biją czołem o asfalt albo o chodnik na tym asfalcie położony. Natomiast to chrześcijaństwo jest ostatnio obiektem ataków ze strony rządzących tego świata. Chrystus im przeszkadza. Nic innego. Chrystus. Tylko Chrystus im przeszkadza. No cóż, widocznie diabeł nienawidzi tego, co nie jest jego, prawda? Ani Słowa Bożego nienawidzi, ani Pana Jezusa nienawidzi. Ja już o nas nie wspomnę, ponieważ on uważa, że myśmy zastąpili jego miejsce. Tak, bo posadzeni jesteśmy w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, a on chciał tam zasiąść. Ale jemu to nie było dane i nie jest dane i nie będzie dane. Zobaczcie, następna rzecz bardzo ważna. Paweł mówi, wy jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie. Mamy teraz następną rzecz. Coś zostało wpisane w nasze serca. Zobaczcie, jest napisane nie atramentem. Nie otrzymaliśmy tego w postaci jakiejś doktryny pisanej tylko, ale za tą doktryną napisanego Słowa Bożego stoi też Duch Święty. Dlaczego? Bo to On, ten Duch Boga Żywego, wpisał to w nasze serca, a nie na tablicach kamiennych. Co to są tablice kamienne? One pokazują, że to jest obraz serc ludzkich, które nie są odrodzone. Na nich Pan Bóg napisał 10 przykazań, ale okazuje się, że człowiek nie był zdolny do przestrzegania tych przykazań, bo jego serce było kamienne. Prawda? Natomiast dzisiaj Duch Boży wpisuje przykazania Boże w nasze serca, które nie są już kamienne. Wpisuje duchem, a nie kamieniem czy rylcem. Wpisuje duchem Boga Żywego. To co to znaczy? To już Pan Jezus to powiedział, kiedy przyszedł do Niego Nikodem, który chciał być zbawiony. Pan Jezus powiedział do Niego, musisz się na nowo narodzić. I tak jak narodziliśmy się z ciała, tak musimy narodzić się z ducha. Każdy z nas ma taki dzień, w którym narodził się według ciała i każdy powinien mieć taki dzień, w którym narodził się według ducha. A ja mam takie dwa wydarzenia. I muszę Wam powiedzieć, że kto się drugi raz narodził, czyli z ducha, tylko jeden raz umrze. A to dlaczego? No bo wierzący ludzie nie umierają tak naprawdę, tylko zasypiają w nadziei czego? Zmartwychwstania. Nadzieją chrześcijańską zmartwychwstania. Gdyby nie było zmartwychwstania, to wszystko, co mu robimy, mówimy, tworzymy dla Chrystusa, byłoby bezsensowne. Apostoł Paweł mówi, że gdyby nie było zmartwychwstania, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Tyle naszego życia. Ale my wierzymy w życie wieczne. Bóg nas przemienia, przygotowuje nas na spotkanie ze sobą, ze swoim Synem i wiemy, że kiedy tam staniemy, będziemy do Jego Syna podobni. Dlaczego? Bo Bóg zmienił nasze serca i to jest narodzenie na nowo. To Bóg zamienił nasze serca kamienne w serca mięsiste, które kochają Boga. Bo nie jesteśmy w ciele, ale już jesteśmy w duchu, prawda? Chwała Bogu, że całą wolę Bożą mamy wpisane w nasze serca Duchem Bożym. Dlatego dzisiaj dla nas nie tylko jest 10 przykazań, kochani, jak było to na tablicach kamiennych, ale dzisiaj całe Słowo Boże jest nam wpisane w nasze serce i my przestrzegamy całe Słowo Boże, co jest znacznie więcej niż 10 przykazań. Że 10 przykazań dla chrześcijanina to jest zbyt mało. Paweł nam przedaje takie fajne przykazanie. Radujcie się w Panu, powtarzam, radujcie się. Macie to w 10 przykazaniach? No nie ma. Albo na przykład miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Mamy to? No nie mamy tego. Prawda? A więc jest to bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że Pan Jezus powiedział do Żydów i do uczniów swoich, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Zaczęło się od sprawiedliwości Golgoty, a jest kontynuowane dzisiaj w naszym życiu przez wypełnienie Bożego Słowa, ponieważ Duch Boży jest w nas. I dlatego nasze ciała też są świątynią Ducha Świętego. Dalej Paweł mówi, mamy taką ufność przez Chrystusa ku Bogu, ale to nie dlatego, żebyśmy byli sami zdolni
o czymkolwiek pomyśleć, lecz nasza zdolność jest z Boga. I tu musimy się nad jedną rzeczą bardzo ważną zastanowić, ponieważ Pismo Święte mówi, że apostołowie to byli tacy ludzie, których jak na sznurku prowadził Duch Święty. Tak, to jest zupełnie coś innego. My mamy Ducha Świętego, Duch Święty działa w nas, ale nie działa tak jak w apostołach. Dlatego, że oni mieli bezpośrednią społeczność z Bogiem. I oni mówili, a to mówimy na podstawie słowa Pana, które im zostało objawione. A my możemy mówić tylko na podstawie słowa apostołów, które nam przekazali. Jest różnica? Oni słyszeli bezpośrednio Boży głos. Albo z zewnątrz, albo wewnątrz. Dlatego, że Duch Boży ogarnął tych ludzi. Dlatego przez ich ręce działał w cudowny sposób, czyniąc znaki i cuda wielkie. I mówił Bóg przez nich, tak jak jest napisane do Hebrajczyków, że Bóg mówił kiedyś przez proroków, potem przez Pana Jezusa, a na końcu przemówił przez apostołów. I my tak wierzymy. My tak wierzymy. Dziękujemy Bogu za to. Dlatego oni nie, te myśli, które podawali, to nie były sami siebie, bo tak myślał, bo tak wydumał, tak sobie wykoncypował, tylko oni mówili tak, jak mówi Słowo Boże. Dlatego również Piotr mówi, kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. A my wtedy musimy trzymać się nauki apostolskiej, no i będziemy mówić tak, jak mówi Słowo Boże. No bo słuchajcie, jeśli my mamy mówić jak Słowo Boże, to znaczy, że apostołowie głosząc swoje nauki, za nimi stał Pan Bóg i to było Słowo Boże. Dlatego apostoł Paweł mówi, to co wam napisałem jest przykazaniem pańskim. No to jest ten problem. Kiedy ja miałem tak zwany kryzys wiary, zacząłem czytać Pismo Święte bardzo poważnie, to powiedziano mi, kiedy podszedłem do mojego przewodnika duchowego, oczywiście w tej mojej religii, w której się urodziłem, on mi powiedział takie pytanie, mi postawił. I ty w to wierzysz? No jeśli nie wierzyłbym w Boże Słowo, to w co ja mam wierzyć? Na czym moja wiara się może opierać? Na rzeczach, które wymyślili ludzie? Na ich poglądach, obrzędach, jakiejś formie? Bez sensu to w ogóle było. Nie chcę budować na człowieku. Dlaczego Pan Bóg, kochani, posłał Pana Jezusa? Pamiętamy kuszenie Pana Jezusa przez szatana? Nawet aniołowie zostali zwiedzeni. I były co najmniej dwa bunty anielskie przeciwko Bogu. Aniołowie nie są istotami, na których możemy budować. Dlatego Pismo Święte mówi, że nie możemy budować ani na aniołach, a tym bardziej na człowieku, bo jest napisane przeklęty, każdy to z człowieka czyni oparcie swoje. Dlatego my musimy budować na Bogu. To jest jedyna skała, to jest jedyna opoka i dlatego my na Słowie Bożym, bo ono pochodzi od Boga, zbudowaliśmy swoją wiarę. On też ich uzdolnił, apostołów, aby byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo oni teraz zabija, duch ożywia. O co to w ogóle chodzi? Litera to jest taka rzecz w postaci Bożych przykazań, która została nam przekazana przez Mojżesza, tylko że w tym nie było ducha. W związku z tym, jak tu nie było ducha, to taka litera, jak na przykład litera prawa, ona mówi nam, że jak zrobiliśmy coś złego, to powinniśmy ponieść konsekwencje. No tak na przykład weźmy pod uwagę kodeks drogowy, prawda? Kodeks drogowy mówi, czego nam wolno, co nam nie wolno, ale mówi, że co nam może grozi, jeśli przekroczymy tę historię. Ale ten sam kodeks nie może nas skłonić do tego, abyśmy nie łamali prawa, ani postępowali w ten sposób, bo ani świadomie, ani nieświadomie ludzie nie wypełniają tych wszystkich przepisów tak, jak trzeba. Nie da się czasami po prostu. I to jest bardzo ważne, dlatego Bóg mówi, ta litera zabiła człowieka. Bo kiedy przyszedł zakon mojżeszowy, on objawił świętość Boga, a z drugiej strony objawił grzeszność człowieka. Okazuje się, że każdy człowiek jest grzesznikiem. I nie ma człowieka, którego na przykład choćby nie tylko Słowo Boże, ale na przykład sumienie go nie oskarżało. Prawda? No nie ma człowieka. Dlatego każdy człowiek potrzebuje nie litery, która go osądziła. Ona była potrzebna po to, aby nas przekonać, że jesteśmy zgubionymi grzesznikami. Ale czego my potrzebujemy? My potrzebujemy Ducha Bożego, który ożywia i który składa świadectwo o Panu Jezusie. I tutaj mamy taką rzecz. Tu mamy najpierw oczywiście literę prawa. Ona nas zabiła. I ducha prawa. A wiecie, co jest duchem prawa? Akt łaski.
I to jest bardzo ważne. Kto otrzymuje akt łaski, jest całkowicie zwolniony od przepisów prawa i przestępstw, które wobec tego prawa popełnił. I to mamy w Chrystusie. Dlatego my musimy mieć tak zwany czas kiedyś i teraz. Ale ten kiedyś i teraz jest taki jeden moment, który my przyszliśmy do Pana Jezusa, nie do żadnego człowieka, nie do żadnego figury czy obrazu, ale przyszliśmy do Pana Jezusa z wyznaniem swoich win i otrzymaliśmy przebaczenie. Skąd wiemy? Jak przyszedł człowiek sparaliżowany do Pana Jezusa, aby otrzymać przebaczenie, pamiętacie taką sytuację? To kiedy jego grzechy zostały przebaczone, on z tego łoża wstał. To był dowód na to. A ludziom niby się przebacza, ale nadal grzeszą. No lipa, no. Lipa. Zupełnie lipa, tak? Więc tu jest ta sytuacja, kiedy Pan Jezus przebacza, następuje zmiana człowieka, jego natury. Otrzymuje, według litery został osądzony, a według ducha został usprawiedliwiony. W związku z tym jesteśmy dzisiaj usprawiedliwieni przed Bogiem. Tak mój Słowo Boże, usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Już nie ma nic, co nas dzieli, ponieważ Pan Jezus zgładził wszystkie nasze grzechy. No cóż, czytamy, że ta służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, miała tak wielką chwałę, że Mojżesz z powodu tej przemijającej chwały na oblicze swoje zakładał zasłonę, aby ludzie nie patrzyli na tę chwałę. No tak, co robi prawo? Osądza ludzi i odpycha, bo ludzie się boją tej świętości Boga. Ale dzisiaj już jest inna sytuacja. Dlaczego? Bo służba ducha to nie odpycha grzeszników potępiających, tylko co? Wychodzi do nich, aby ich do Boga przyprowadzić. Widzimy różnicę? Prawo oddziela człowieka od Boga, a duch łaski wychodzi do człowiekowi naprzeciw, aby go z Bogiem pojednać. To jest coś pięknego. Pojednani z Bogiem. A więc ta służba potępienia miała wielką chwałę, to prawda, ale dlaczego? Bo objawiła świętość Boga. Ta świętość Boga była nam bardzo potrzebna, bo ludzie porównują się z innymi ludźmi. I zawsze jak się porównuje z kimś, to zawsze wyjdziesz lepiej, bo zawsze znajdziesz w sobie lepsze rzeczy, a w kimś zawsze te brzydkie, prawda? I wtedy jak się porównasz, o jaki jesteś fajny. Ale tu jest coś innego powiedziane. Święty Bóg dał Boże prawo po to, żeby się ludzie mogli porównać z Bogiem. I jak wypadasz? Jesteś tak dobry jak Bóg? Jesteś tak święty jak Bóg? No niestety. Jest różnica taka jak między światłością a ciemnością. Niestety, taka jest prawda. I dlatego my chcemy głosić służbę sprawiedliwości. Bo ta służba pierwsza zakonu odpychała człowieka od Boga. Natomiast ta służba sprawiedliwości, kiedy widzimy Bożego Syna, który z miłości do nas umarł na krzyżu Golgoty, aby wykonać Bożą sprawiedliwość, on nas dzisiaj przyciąga. I to jest ta służba sprawiedliwości. My prosimy, błagamy wszystkich. Pojednajcie się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, bo On tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, to znaczy w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Zobaczcie, w prawie potępieni, w Chrystusie zbawieni, ułaskawieni na wieki. To jest niesamowita historia. Dlatego diabeł nienawidzi tego usprawiedliwienia, nienawidzi Chrystusa. I to jest pewien problem, bo ci ludzie starali się uczynkami zasłużyć na Bożą miłość, a my możemy? Nie. Gdybyśmy mogli, to Pan Jezus daremnie umierał. I dlatego jest to dar łaski Bożej. Zwróćcie też uwagę na to, że czytamy w Bożym Słowie, to co kiedyś miało chwałę, teraz już chwały nie ma. Bo co możemy porównywać? Jaka jest wielkość prawa do aktu łaski? No nie, no bez porównania. Bez porównania. No grzesznik mówi, no ja się boję prawa, bo go skazało na śmierć, ale łaska góruje nad prawem. To prawda. Dzięki Bogu. Więc teraz tamto przeminęło. Dlaczego przeminęło? 4000 lat historii biblijnej ludzkości było cały czas przygotowaniem zbawienia. Chrystus umarł na krzyżu. Zakon został przybity do krzyża. My dzisiaj zwolnieni spod tego prawa, ci, którzy przyjęli łaskę Bożą, dla nas łaska dzisiaj jaśnieje chwale, bo ona trwa. Pismo Święte mówi, oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Zobaczcie, kochani, kiedy zbawienie jest z uczynków,
to człowiek nie może mieć dnia zbawienia. Bo to jest proces. Proces zakończony śmiercią, gdzie potem człowiek mówi, zasłużyłem czy nie? A tu jest mowa o czymś innym, o dniu zbawienia. A co to znaczy? Kiedy zbawiony jest więzień? Czeka, aż kończy się jego kara w więzieniu? Nie, tak nie działa akt łaski. Prawda? Tak to może się skończyć tylko o prawo, kiedy na przykład ktoś ma zasądzony wyrok i czeka na koniec, że zostanie wypuszczony z tego więzienia, prawda? Ale jak się został skazany na karę śmierci, to mu tylko zostało czekanie na wyrok, prawda? Natomiast tutaj jest zupełnie coś innego. Kiedy on otrzymuje akt łaski, to ma taki dzień, w którym go przyjął. I to jest bardzo ważne. Przyjął akt łaski. Ma taki dzień. Dlatego Pismo Święte mówi wyraźnie, że łaską zbawieni jesteśmy i to nie z nas. Boże to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Dlaczego? Bo w tym momencie, kiedy przyjmujemy akt łaski Bożej, przyjmujemy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Usynowienie, które dał nam Bóg w Duchu Świętym. To znaczy, że już nie podlegam zakonowi, ale podlegam ojcowskiemu wychowaniu. Czyli nie mogę być już potępiony, ale jestem wychowywany. Ten proces wychowania nazywamy uświęceniem, czyli upodabnianiem do Bożego Syna. Prawda? Piękne. Dlatego nie możemy grzeszyć, bo gdybyśmy próbowali grzeszyć, od razu byśmy spotkali się z ojcowską dyscypliną. A ja tam ze świętym Bogiem zadzierać nie chcę. Nieraz odczułem pociągnięcie za ucho i nieraz odczułem to i owo w jego wychowaniu. Ale dziękuję Bogu za to, bo wiem, że jak to kiedyś mój tata mówił, wiesz synku, muszę cię wychować, żeby z ciebie ziółko nie wyrosło. Więc Pan Bóg też się od nas troszczy, żeby z nas czasami jakaś palma nie wyrosła, jakaś woda sodowa do głowy nie uderzyła. No Pan Bóg po prostu wie, co robić z człowiekiem, żeby go wychować. Bo jesteśmy synami. A kto jest bez Bożego wychowania? Jest bękartem. Czyli może się nazywać nawet chrześcijaninem. Może nawet mówić, że ma coś wspólnego z Panem Bogiem, ale jeśli nie podlega Bożemu wychowaniu, to znaczy, że obcych dzieci nikt nie ma prawa wychowywać. I Pan Bóg obcych dzieci nie wychowuje, tylko swoje. Za co Bogu jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A więc mając taką nadzieję, śmiało sobie poczynamy. Co to jest śmiało poczynać sobie? No bo jeśli my jesteśmy Bożymi dziećmi, to wiecie jak jest. Rodzice mogą być sypialni, bardzo zmęczeni, czy bardzo zaabsorbowani, ale jak usłyszą tu pod stópek, to nie zamykają drzwi sypialni na klucz, tylko otwierają. Tak jest, czy nie? To małe dziecko wchodzi, wchodzi na łóżko i aleś przy nas w takiej porze niefajnej, ale nie możemy cię z naszego łóżka wyrzucić, prawda? Kto miał dzieci, to wie. I tak samo my sobie śmiało poczynamy, bo dzisiaj już nie mamy do czynienia z jakimś obcym Bogiem, któremu musimy służyć, bo się go boimy na przykład, tak? To jest dzisiaj nasz ojciec, sobie śmiało poczynamy, zawsze możemy do niego przyjść. I co mówić do Hebrajczyków? Że mamy stały dostęp do tronu łaski Bożej. Stały dostęp. To jest niesamowite. Dziękuję Bogu za to, że On nas w Chrystusie Jezusie uczynił Bożymi dziećmi. I oczywiście, zobaczcie, nie musimy kłaść zasłony, która nas by oddzielała od Boga, bo nie ma już nic, co by nas od Boga oddzielało. I to jest taki piękny obraz. Jak Pan Jezus umarł na krzyżu, nastąpiło trzęsienie ziemi, czytamy, i pękła zasłona i rozdzieliła się na dwoje i miejsce do miejsca najświętszego, gdzie tylko raz w roku arcykapłan mógł wejść, zostało otwarte dla nas. To znaczy, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, mają stały dostęp do tronu łaski Bożej. Piękne? No. Ale nie dla ludzi, którzy chcą na nas zrobić interes i mieć władzę nad naszymi sumieniami. Nie. Dla tych ludzi nie. Dlatego pamiętajmy, kochani, że nasze sumienia i nasze życie ma być w jednym tylko ręku, Pana Jezusa. On rozpoczął to dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do dnia swojego przyjścia. Niestety ludzie, którzy nigdy nie doświadczyli tak wielkości Boga, jest napisane, że ich umysły otępiały i nadal widzą tylko zasłonę. To jest ten problem. Patrzcie, ja chodziłem tyle czasu do świątyni. Ja widziałem tam tylko ceremonie, obrazy, martwą religię i spełniło się to, co mówi jeden z poetów. Mówił chłop do obrazu, a obraz do niego ani razu. Ani razu nie chciał przemówić do mnie. Tak? A tu mamy taką sytuację, że zawsze, kiedy zwracamy się do Boga, otwieramy nasz komunikator, czyli Biblię i doświadczamy Bożego
działania. Konwersujemy z Panem Bogiem. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Czy nie mam czasu, żeby Wam opowiadać, jak to w praktyce działa, ale działa pięknie. Także chwała Bogu. Dlatego, kto wierzył w Pana Jezusa, nie ma już przeszkody, ma stały dostęp do Pana w jednym duchu. Dlatego ci, którzy dzisiaj czytają religię, czyli Mojżesza, prawda? Zasłona leży na ich sercu, nie mogą Pana poznać, niestety. Ale gdy się do Pana nawrócą, to dopiero wtedy zasłona zostaje zdjęta, a Bóg zaczyna do nich naprawdę przemawiać. Ostatnia siostra, która 30 lat była chrześcijanką, czytając Boże Słowo, słuchając różnych nauk związanych z nauką apostolską, doszła do wniosku, że no właściwie jest tylko religijną osobą. Została pociągnięta do religii, została ochrzczona, ale tak naprawdę to ona nie rozumiała, co się właściwie w jej życiu stało, bo nic się nie stało, poza tym, że była mokra w pewnym momencie. I ona się narodziła na nowo. I mówi, wiecie, co się stało? Otworzyłam moją Biblię i ona już nie zaczęła mnie tylko uczyć, ale ona zaczęła do mnie mówić, przemawiać. Bo taki jest działanie Ducha Świętego. Chrystus mówi przez Boże Słowo. Coś pięknego. I chwała Bogu za to. A duch, gdzie Duch Pański, tam wolność. Na czym polega wolność? Kochani, wolność jest rzeczą nadaną przez Boga. Pan Bóg dał wolność Adamowi Ewie i powiedział, rozróżniaj i wybieraj między złem a dobrem. Tak? I tam było drzewo poznania dobra i zła, którego miał nie tykać. I oczywiście wszystko inne, któremu nadał też w postaci prawczą, może robić. I wolność to jest wolność od zła i wolność do dobra. Więc mamy wolność od i tak dalej. Natomiast Bóg dał nam prawa, co my możemy robić. I mamy całe Boże Słowo piękne, wspaniałe. Mamy tak wielki wachlarz działania, postępowania, działania, życia dla Boga, że po prostu trudno jest wszystkiego tutaj, wszystko tu wymienić. A więc mamy wolność. Więc człowiek, który grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. To jest problem. Jest takie miejsce, nazywa się konfesjonał. On dowodzi tego, że ludzie nadal są grzesznikami. Dlaczego? Bo wraca pies do tego, co zmiotował, a umyta świnia znów się tarza w błocie. To nie są moje słowa, to powiedział apostoł Piotr. I to jest bardzo ważne. My mamy wolność. Nie musimy grzeszyć. Kiedyś musieliśmy, kiedy nie znaliśmy Chrystusa. Dzisiaj nie musimy tego robić. Bo mamy tak jak na początku. Adam, wolność wyboru. Nie jesteśmy zniewoleni. Jeśli myślimy, że alkoholik ma wolność wyboru, to się mylimy. Bo grzech nad nim panuje. Jeśli mówimy, że palacz, kłamca, czy jakiś inny tam człowiek, on nie ma prawa, on jest zniewolony przez grzech. I dlatego Pan Jezus powiedział do Żydów, którzy żyli pod zakonem i starali się żyć takim życiem religijnym, powiedział do nich, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Wiecie, takim podstawową rzeczą, jeśli chodzi o grzech, to jest egoizm i pycha ludzka. To są takie rzeczy, które z pychy wynika własna sprawiedliwość. To jest straszne, to jest diabelskie. Diabeł się nigdy nie zgodził z Bożym planem zbawienia. Kain też się nie zgodził z Bożym planem usprawiedliwienia. Dlaczego własna sprawiedliwość? Zresztą jest napisane, Kain był od złego. On miał własną sprawiedliwość, własny pomysł. Pan mówi, będzie zbawiony przez ofiarę Abla, a on chciał być zbawiony przez własne uczynki. Dlaczego? Bo uważał, że ofiara Abla, którą złożył, a która wskazywała na Pana Jezusa, jest zbyt mała, aby zgładzić jego winy. On chciał odpokutować, on chciał odcierpieć. Tak? Kain uważał, że musi być coś między zgrzeszeniem a zbawieniem. Ale nie myślę, że to był krzyż i ofiara Chrystusa, broń Boże. On tam umieścił czyściec, tak? Że jak człowiek przejdzie przez czyściec, zostanie oczyszczony, to może będzie zbawiony. Na darmo będziemy szukać czyśćca w Piśmie Świętym, ponieważ Pan Bóg nie zbawia nas przez czyściec, bo wtedy Chrystus daremnie cierpiał, tylko Pan zbawił nas przez wiarę w ofiarę, którą złożył Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Jaka kolosalna różnica. Czemu ludziom się to nie podoba? Czy do tego są potrzebni jacyś ludzie szczególni, przewodnicy, kapłani, nie wiem, jacyś specjaliści od wiary? Nie, kochani. Zbawia Słowo,
które mówi o Panu Jezusie Chrystusie i On nas oczyszcza swoją krwią z grzechów naszych. A my to jesteśmy wolni i dzisiaj zobaczcie, o co odsłaniętym obliczem oglądamy w zwierciadle chwałę Pana. Co dzisiaj jest zwierciadłem, w którym oglądamy Pana naszego Jezusa Chrystusa? Pan Jezus to powiedział. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. A więc, kochani, tym lustrem, tym zwierciadłem, w którym oglądamy dzisiaj jako wierzący ludzie Pana Jezusa, jest Słowo Boże. Nie figury, nie obrazy, nie wizje, nie sny, nie przywidzenia. Tylko w Słowie Bożym oglądamy Pana Jezusa, Jego chwałę. I co jeszcze? Jesteśmy przemieniani w Jego obraz, chwały w chwałę, jak to czyni Pan przez swojego Ducha. Cudowne, prawda? Nie tylko słyszymy głos Pański, oglądamy Pana Jezusa w Bożym Słowie i efektem tego, czy owocem tego jest przemienianie naszego życia na Jego obraz. Bo niczego diabeł nie potrafi tak podrobić, jak cuda, znaki i religię, ale to, czego nie umie w ogóle podrobić, to jest Boży charakter, oparty na Bożym Słowie i na Bożej miłości. Nie da się oddzielić miłości od Słowa Bożego, dlatego że w Bożym Słowie objawiona jest sprawiedliwość. I prawdziwa miłość to jest taka, która jest sprawiedliwa, czyli jest zgodna z Bożym Słowem. To nie jest jakieś wyimaginowane uczucie. Nie, wręcz przeciwnie. Pismo Święte mówi, że miłość musi być czysta, czyli zgodna z Bożym Słowem. Ona ostoi się na zawsze. Dlaczego to jest tak bardzo ważne, że miłość Boża jest czysta i sprawiedliwa? Ponieważ ludzie swój grzech często sprawiedliwią miłością. Żona pyta swojego męża, czemu mnie zdradziłeś? Bo się zakochałem. Co usprawiedliwia swój grzech? Czym? Miłością. I wielu znam ludzi, którzy w ten sposób tłumaczą tą swoją miłość do siebie, miłość do kogoś, prawda, że on łamie Boże zasady, łamie Boże prawo, bo on tłumaczy to miłością. Tak samo jak dzisiaj ludziom zwracasz uwagę, że są grzesznikami, to też mówią, miłości w tobie nie ma. Naprawdę? Ktoś idzie przez most? Most jest zarwany, tak? Ktoś idzie? Nie mów mu, nie zwracaj mu uwagi, bo nie masz miłości. Jak on tam wpadnie, to miałem miłość, czy nie? Ludzie bardzo często w sposób wybiórczy tłumaczą swoje grzeszne zachowanie, kiedy Pan Jezus Chrystus mówi, pokutujcie, czyli opamiętajcie się ze swojego postępowania. Często przypisują właśnie temu słowo opamiętajcie się, przypisują temu, który to mówi, brak miłości. No to jest nieprawda. Kochani, to właśnie z miłości do człowieka Pan nie tylko siebie ofiarował, ale z miłości do człowieka my również głosimy Ewangelię, aby ludzie uwierzyli w Pana Jezusa, zostali zwolnieni swoich win, grzechów i więcej od kary, która ciąży na każdym człowieku, bo jest napisane, że postanowiono jest ludziom umrzeć, a potem sąd. A co się stanie z człowiekiem, który uwierzy w Pana Jezusa i którego grzechy zostaną odpuszczone, który otrzyma Bożego Ducha i będzie cały czas przemieniany przez Pana? Co się z nim stanie? Ewangelia na 3,18 mówi tak. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, nie stanie przed sądem, czyli nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. I to jest bardzo ważne. Dlatego, kochani, my tą służbę posiadamy, służbę pojednania ludzi z Bogiem. Sami zostaliśmy pojednani. Innym dobrze życząc, właśnie tą służbę pojednania głosimy. Pojednajcie się z Bogiem, prosimy. Pojednajcie się z Bogiem, bo On tego, który nie znał grzechu Pana Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Amen, kochani. Amen. Amen.